Bądź mną. Urodziłeś się na jakimś zadupiu, gdzie nie ma nawet kibla i chodzisz srać za gospodą za miastem. Ale mimo wszystko jesteś szczęśliwy, szanowny tatuś, robiąc cię, przekazał ci w genach twardą rękę i łeb do interesu. Tylko kurwa dziwnie z mordy przypominasz listonosza. Bujasz się z dwoma kumplami Meldorem i Moe. Słuchają cię, bo jesteś z nich najbardziej kumaty. A przynajmniej jako jedyny umiesz kurwa czytać. Pierwszy z nich, Meldor, nic szczególnego nie potrafi. Jego pracą jest czekanie, aż jego babka zdechnie, przejęcie jej domu w spadku i jaranie bagiennego ziela z innymi żulami. Chyba kurwa jeszcze sobie na to poczeka. Jego babka ma już 140 lat i nadal fika z twardupą na melanżach w gospodach wieczorami. Ale jest silny skurwysyn. Jak przypierdoli lagą, to klękajcie narody jak Nadia przed swoim klientem za 5 sztuk złota przed inflacją. Za to Moe jest bardziej ogarnięty. Ustawia się często pod różnymi biznesami i żąda 50 sztuk złota od każdego za wejście. Ale i tak każdy go opierdala na tą kasę. Bo jebany umie liczyć tylko do 10. Hehe. Mieszkasz w szemranej dzielnicy, gdzie musisz codziennie walczyć o przetrwanie. Za dzieciaka napierdalali cię kulachą w łeb i szczuli wściekłym ścierwojadem. Więc teraz zapuściłeś do jebanego, groźnego wasa jak japoński mafiozo i zdobyłeś wieczny szacunek. Dzięki twoim skośnym oczom, żydowskiemu podejściu do gromadzenia majątku i silnym kolegom. Naćpany wróżbita siedzący na dywanach i mający jeden na głowie przepowiedział ci życiowy sukces. Pewnego dnia siedziałeś w samo południe na ławce w nagrzanym hełmie ze zbroi paladyna i kiedy temperatura pod nim osiągnęła tropikalne 40 stopni, uznałeś, że dość tego. Od dziś chcesz zostać kimś? Przygodę w zdobywanie władzy? Musisz zacząć od zdobywania znajomości. Ale gdy po pierwszej wizycie w gospodzie, najebany wrzut zaczął ci opowiadać. Po trzecim piwie, że czuje się kobietą. Postanowiłeś zmienić taktykę. W kanałach pod miastem przebywa gildia złodziei. Niby nikt o niej nie wie. Ale kurwa każdy byle łachmaniarz z kucykiem na głowie może wypytać o wszystko kupców w mieście. Więc zrobiłeś podobnie. Szefowa tej bandy, Kasia. Pamiętacie ją jeszcze z koryniskiej szkoły średniej, kiedy była dziewczyną Snafa? Miał ją każdy z waszej drużyny futbolowej. A Snaf myślał, że tego wieczoru uczy się do testu z geografii, hehe. Kiedy cię zobaczyła, w tych kilku latach stała akurat z mężem. On nie wie, czym się teraz zajmuje. W sumie on wielu rzeczy o niej nie wie, hehe. Ale dość już, moi drodzy. Schowajcie się siusiaki do rozporków. Nadchodzi czas na zwrot akcji w naszej opowieści. Zaprosiłeś ją do gospody na łyk ryżówki. I z doświadczenia wiesz, żeby nie rozpijać zbytnio rozmówcy, bo możesz dowiedzieć się o rzeczach, o których wiedzieć nie chcesz. Po piątym, w szkle udało ci się z nią dogadać. 500 sztuk złota i jej banda zaczyna współpracować z tobą. I twoimi ludźmi. Twoja żydowska krew dołączyła do umowy kupno pięknej kamieniczki na placu targowym, w której znajduje się jedno z ukrytych wejść do kryjówki gildzi. Jest to gospoda, w której kupcy z miasta mają swój nocleg. Dzięki twojemu geniuszowi masz w garści nie tylko Hannę, która prowadzi gospodę. Nie tylko gildię, która bez twojego zezwolenia nie może ruszyć palcem. Ale też kupców, których możesz pozbawić noclegu, towaru, a nawet życia w nocy. Nie ruszasz tylko Kantara. Szwana bestia jest mocnym graczem. Lepiej teraz okazać mu szacunek, żeby później przy jego pomocy zdobyć jeszcze większe wpływy. Mija kilka miesięcy. Dochodzą do ciebie plotki i ploteczki o alchemiku Konstantino, który nabrał ochoty na waszą kasję. W sumie możesz to wykorzystać. Stary grzyb za 5 minut zabawy może pracować dożywotnio dla ciebie. Twoi ludzie posłali mu wiadomość, że za randkę z nią zostanie twoim niewolnikiem. Zgodził się. Ale koniec końców plany szlak trafił. Chciał wykminić jakiś płyn na potencję, ale coś popierdolił i otruł swojego ucznia. Teraz sztywny jest, nie ten chujek co trzeba, ale umowy dotrzymałeś. Więc on też. Na twoją szachownicę zgałeś właśnie potężną figurkę.
kiedy każdy z handlarzy jest twoim paserem. A z drugiej strony każdy członek gildii oraz twoje dwa popychadła dbają o stały dopływ kradzionych towarów, czujesz się silny. Ale to dopiero początek twojej przygody. Kolejny dopływ hajsu masz od tych pojebów w sukienkach z klasztoru. Myślą, że wymieniają wiadomości z laskami z twojego burdelu, który wykupiłeś od Bromora, kiedy najebany grał z tobą w pokera w twoim domu. Zdziwiliby się, gdyby zobaczyli, że te wszystkie listy i nudeski pisze i rysuje wrzód lewą ręką. On to dopiero pojeb, ale ma łeb na karku. Nigdy nie widziałeś, żeby ktoś wyłudził tak dużo złota naraz. Od 15 frajerów na tą samą historyjkę o chorej córce. Tym samym stulejarskie nowicjusze z klasztoru zjedzą nawet własne gówno, jeśli tylko sobie zażyczysz kolejny punkt z listy otaczony. Masz problem jedynie z jednym strażnikiem. Ktoś za często kontroluje twój burdel. Martwisz się, czy się nie przypierdoli. Czy nie każe ci przemywać muszelki dziewczynek raz w tygodniu przynajmniej? To byłaby tragedia. Większość klientów przychodzi do ciebie dla tego specyficznego aromatu śledzia. Jest lepszy niż u Gesslerowej w restauracji. Ale na szczęście Nadia wysłała z niego ten pomysł. Teraz możesz frajera szantażować, że jeśli cokolwiek wyśpiewa, sfrajerzysz go i straci pracę. Przyjął propozycję nie do odrzucenia i teraz może wpadać do twoich dziewczynek, kiedy zechce. Nie wierzysz własnym oczom? Masz władzę nad jednym ze strażników. Anon Wygryw. Na dodatek kazałeś mu podpierdalać bronię ze swojej zbrojowni. Teraz masz stały dostęp do amunicji, zbroi i ostrzy królewskich. Możesz dojebać swoją armię jak Escobar. Okazuje się, że strażnicy miejscy to większe pizdy niż nosi żona Onara pod oczami, gdy przesoli zupę. Wszystko układało się jak Nadia w burdelu, gdy gruchnęła wieść, że król wypowiedział wojnę orkom. Utworzyli jakąś barierę nad górniczą doliną. Wysyłają tam byle frajerów za najmniejsze przewinienie. Zabrali nawet wrzoda i nie będzie komu aportować kości ścierwojada, jak się będziesz nudził. Pamiętasz, ile było zabawy, kiedy wysyłałeś go na farmę Onara, żeby mu srał na wycieraczkę? Stary frajer się mega wkurwiał. Nie lubisz tego dziada. Przekaż, aż umrze. Ale pewnie zrobi ci na złość i będzie żył tyle, co babka Meldora. W międzyczasie król zaczął brać do tego magicznego pierdla byle kogo. Ale kurwa niedoczekanie, żeby robił na twoim terenie, co chce. Dogadałeś się ze strażą. Niektórych przyszantażowałeś. Dzięki temu wsadzają do pierdla tylko tych, których im wskażesz, czyli tylko tych, którzy ci nie zapłacą, hehe. Po pewnym czasie zacząłeś nawet pożyczać kasę tym wsiowym śmieciom na wysoki procent. Taka jedna suczka Gritta miała swój łomen moment, kiedy jej wujaszek wysłał ją do koryniszkiego Lidla po kupno drewna do swojej stolarni. Jednak ona, malując usta farbnikiem z krwiopijcy, skasowała Opla, próbując go zaparkować. Na dodatek zgubiła złoto od wuja. I cyk. Tyk, kolejna pracownica czerwonej latarni na stanowisku. Trzeba przecież wujkowi oddać, a do normalnej pracy księżniczka nie pójdzie. Będzie teraz pucować ostrze naszego ulubionego strażnika miejskiego, żeby lśniło jak łysina jej wuja Torbena, kiedy się dowie, że jest na granicy bankructwa. A to jest najlepsze. Dowiedział się o tym i przyszedł, kurwa, do ciebie się zapożyczyć. Anon Wygryw razy dwa. Interesy kręcą się na tyle dobrze, że członkowie twojej gildii złodziei ojebali Koragona, właściciela już twojej gospody, z jego pieniędzy. Biedaczek pobiegł na skargę do straży miejskiej, która jest w twojej kieszeni. Dziwnym trafem nic nie znaleźli, hehe. Nie dość, że musiał ci odsprzedać swoją gospodę za marne grosze, teraz tylko tam pracuje, to w dodatku zapożyczył się biedaczek. Będzie harował, żeby cię spłacić, dopóki nie zdechnie. Swoją drogą, kanały i okoliczna wyspa to twoje takie dwa wielkie skarbce. Czasami tam chodzisz, żeby liczyć pieniążki i kąpać się w nich jak Sknerus Makkwacz. Z tym, że ty masz zawsze przy sobie swoje dziewczynki i kumpli. Pewnego dnia twoje pachoły doniosły ci o przerażającym wydarzeniu. Bariera magiczna upadła. Po lasach teraz biegają hordy zbirów. Jakieś Mohamedy w turbanach porywają owce z farm. To dziwne, bo nie biorą baranów, tylko same samice. Ciekawe dlaczego.
Król spanikował i wysłał ci jakiś frajerów w zbrojach do miasta. Przypłynęli na takim dojebanym okręcie, który wygląda, jakby miał się zaraz rozjebać. Śmieszkujesz z ziomeczkami, że masz więcej kasy od króla i że zaraz przyjdzie do ciebie pożyczać kaskę na procent, hehe. Swoją drogą, przydałyby ci się nowe panienki w burdelu. A ponoć ma nową, młodą żonę. Po kilku dniach się trochę uspokoiło, niby nadal nie wpuszczają nikogo do miasta. Ale pozwoliłeś wpuszczać dostawców Konstantina. Staruszek dzień i noc robi skręty dla twoich klientów. Już większość miasta jest uzależniona od twojej kombinacji bagiennego ziela. Masz już w oczach znaczki dolara. Inne drogi dostania się do miasta to na przykład specjalne glejty dla zaufanych mordeczek. Wpuszczasz też roboli z farm. Dzięki temu kosisz kasę od tego śmiecia Onara i innych frajerów. To znaczy farmerów. Pewnego dnia doszły cię plotki o jakimś obesrańcu z włosami związanymi w kucyk. Twój uliczny donosiciel zdradził ci, że już zaliczył wizytę w Czerwonej Latarni. To znaczy, że ma pieniądze. Już nie możesz się doczekać, kiedy ktoś go ojebie i przyjdzie do ciebie po pożyczkę. Dali ci jego portret. Dlatego siadasz na dupie w fotelu przed drzwiami i czekasz, aż się pojawi. Ciśniesz bekę, bo dochodzą do ciebie plotki, że dostał wpierdol w porcie od blizny. Kurde, znaczy od moje. Hehehe. Jeszcze chwila i będziesz bogatszy od pewnej organizacji religijno-przestępczej gromadzącej swoje bogactwa na swojej ziemi, mającej miliardy wyznawców. Mowa oczywiście o klasztorze na Korinisz. Siedzisz więc sobie w fotelu i przeliczasz pieniądze. Od zwykły dzień w dzielnicy portowej. Nic nowego, aż tu nagle wpada do domostwa ten Obdartus. Rozgląda się dookoła twojej chatki, ubrany tylko w cienką lnianą koszulkę i parę brudnych gaci. Następnie wychodzi. Zanim zdołałeś wydać z siebie jakikolwiek pomruk do Meldora, aby zajął się nieznajomym, wszystko już się skończyło. Co to kurwa na innosa było? Jakąś godzinę później wpada do ciebie elegancko ubrany bydlak. Chyba urwał się z górnego miasta. Przyszedł po pieniądze. Ciekawe dla kogo. Okazuje się, że to ten sam Obdartus, co wcześniej przejrzał, co masz w domu. Co do kurwy. W każdym razie wita się z tobą i bez ceregieli pyta o pożyczkę. Możesz mu pożyczyć co najwyżej stówkę. A jak ci wyjedzie z tysiącem, to nie ma szans. Ale typ wie, czego chce. Czy mógłbym pożyczyć od ciebie 200 sztuk złota? O cholera! To może być ciekawe. Skoro w godzinę zdobył takie ubranie, to bez problemu odda ci złoto na zajutrz. Zgadzasz się. Ale po chwili wpada do ciebie Laresz. Nie za bardzo lubisz typka, ale jesteś mu winny przysługę. Był tutaj albo będzie mój kolega. Taki kuc, co to lubi się popatrzeć, co macie na chacie. Jeśli poprosi o pieniądze, nie żądaj spłaty. Masz u mnie dług? O kurwa. Właśnie straciłeś 200 sztuk złota. Czas przewertować swój notesik i ściągnąć haracz od dłużników, żeby się odkuć. O kurwa. Chujek zajebał ci twoją księgę. Na wszelki wypadek zaglądasz jeszcze do kufra. Ja jebie. Gnój zajebał ci też krwawy kielich, który ty zajebałeś Lutero. Ej, Meldor. Weź skocz mi po Attillę. Jest sprawa do załatwienia. Szefie, Attila nie żyje. Jakiś typek z kucem go załatwił. No kurwa. Piątek 13 czy jaki chuj zapierdalasz na pobliską wyspę sprawdzić swój skarbiec. Ja pierdolę. Pusto kurwa. Nazywasz się Lechmar i właśnie zostałeś pierwszy raz w życiu wyruchany. I to 4 razy z rzędu przez tego samego chuja. Subskrybując kanał, oceniając i komentując ten film, doceniasz moją pracę i wspierasz rozwój mojego kanału.